to, co Sofokles opowiedział w Królu Edypie, opowiedział później Jim Morrison w The End. Nic się nie zmieniło. I nigdy nic się nie zmieni. Chodzi o to, byś zrozumiał, że w twoich żyłach płynie krew sprzymierzeńca Tiamat. W twoich żyłach płynie krew odżywiona jabłkiem z raju. Nie musi być potępienia w fakcie, że jesteś istotą grzeszną. To po prostu zależy, czy ty chcesz się samobiczować, czy chcesz mieć postawę ofiary, czy chcesz żyć pełnią. Jeśli chcesz żyć pełnią, przyjmij do wiadomości, że masz w sobie dziwkę, narkomana i mordercę. Masz w sobie chaos, masz w sobie mrok, masz w sobie potwory, demony, masz w sobie diamat, masz w sobie Lucyfera, Belzebuba, Chrystusa i Buddę. Każdy z nas ma bezdenną celebrację blizny, czyli postawę ofiary, i robi z tego sakrum, robi z tego coś świętego. Katarzis, oczyszczenie, jest procesem integracji mrocznej strony. A to jest grobowiec. No emergency room in this tomb. Bo to są właśnie Saturnalia. Budzisz się z katem.